Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim internautom. Witam również naszych gości, a jednocześnie inicjatorów tego projektu, o którym będziemy mówili, wybitnych aktorów, Agnieszkę Dziąbłowską, Magdalenę Górską, Antoniego Pawlickiego. Dzień dobry. Dzień dobry. O projekcie klasycy historiografii polskiej. To jest seria audiobooków, która Muzeum Historii Polski umieściło w internecie. To jest projekt, który jest związany z finansowany z Funduszu Kultura w Sieci, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomysł cały narodził się wiosną tego roku, wówczas kiedy byliśmy w lockdownie. Należało coś nowego zaproponować. Pan Antoni Pawlicki wówczas wyszedł z tą inicjatywą. W ramach tego projektu zrobiliśmy na razie 5 pozycji. Dobieraliśmy je w taki sposób, żeby to były książki historyczne, które mają walory zarówno ciekawe, poznawcze dotyczące historii Polski, ale również, żeby to były piękne teksty językowe. Zgadzam się. Mamy tutaj Piłsudskiego, tekst o 22 stycznia 1863 roku. Trzeba powiedzieć, że Józef Piłsudski, wówczas kiedy w Krakowie tworzył Strzelca, przygotowywał się jakby intelektualnie do wywołania późniejszego powstania, tego rodzaju powstania było powołanie regionu Piłsudskiego i ten walka po stronie Austrii, przeciwko Rosji. Wtedy również analizował doświadczenia wojskowe poprzednich powstań, a przede wszystkim powstania styczniowego, które było tym najbliższym jemu, które było doświadczeniem jakby poprzedzającym to pokolenie. I ten tekst 22 stycznia powstał właśnie dla strzelców i potem został opublikowany również w formie książkowej. Drugi ważny tekst to Insurekcja Warszawska 17 i 18 kwietnia Wacława Tokarza. To jest książka na temat powstania kościuszkowskiego w Warszawie, czyli można powiedzieć pierwszego z tych wielkich powstań narodowych. A sam Wacław Tokarz jest wybitną postacią, wybitnym historykiem powstań narodowych. On również pisał znakomite rzeczy na temat powstania listopadowego, ale też był człowiekiem zaangażowanym. Samemu zaczynał działalność w Lidze Narodowej, potem związał się z Piłsudskim. Był również wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. No, ale przede wszystkim jest uważany za jednego z najwybitniejszych stylistów pośród polskich historyków. Dwie książki z kolei to książki Władysława Łozińskiego, Prawem i Lewem, obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku oraz Życie polskie w dawnych wiekach. Te książki opowiadają o Rzeczpospolitej, o dziejach obyczajów, o szlachcie. One opowiadają nie zawsze tylko piękne rzeczy, ale również o tym, jak szlachta wadziła się, jak była czasami pieniaczami, jak nie respektowała prawa. Zwłaszcza Prawem i Lewem jest to niesłychanie taki mięsisty, ciekawy opis obyczajowy. Dotyczący przede wszystkim Rusi Czerwonej. I wreszcie ostatnia książka, która jeszcze nie została umieszczona w internecie, ale mam nadzieję, że w najbliższych dniach trafi do internetu i będzie można jej wysłuchać, to Marysieńka Sobieska Tadeusza Boja-Żeleńskiego. No wiadomo, słynny romans naszego wspaniałego króla Jana III Sobieskiego z francuską. Cóż może być bardziej zajmujące dla tych, którzy szukają w historii nie tylko wielkich wydarzeń politycznych, ale również uczuć prawdziwych ludzkich historii. Także to jest 5 audiobooków przygotowanych z inicjatywy Antoniego Pawlickiego w zespole Trojga Wybitnych Aktorów. Chciałem teraz poprosić o prezentację na temat tego projektu. Thank you.
Siema. Jak tam dzisiaj wyspałeś się, stary, w ogóle tam... Jak zwykle. Kiedy wybuchła epidemia i ogłoszono lockdown, no to ja, jak i wszyscy inni ludzie związani z kulturą i rozrywką, w jednym momencie stracili pracę. Teatry zostały zamknięte, plany filmowe natychmiast się zatrzymały, więc my wszyscy znaleźliśmy się po prostu w domu. Po tych paru tygodniach w domu trochę nie mogłem sobie znaleźć miejsca, zawsze jak mam wolne, to podróżuję, a teraz jak tylko został ogłoszony ten konkurs, to pomyślałem, że to jest bardzo, ten program, to pomyślałem, że to jest bardzo fajny pomysł. On sprawił, że jakby ja poszukiwałem właśnie tych możliwości, poszukiwałem jakby takich pól, gdzie można, w jaki sposób można tę kulturę do internetu przenieść. To było, muszę przyznać, jakby już samo to poszukiwanie było dosyć twórcze. Północny zachód ku Secyminowi. Północny zachód ku Secymin... A który fragment mówisz teraz? No wiesz, ja dopiero jestem raczej na początku. Drugi rozdział. A, ten drugi rozdział. No. A puściłbyś dosłownie zdanie, czy dwa zdania, wiesz... Znaczy tak, zmontowane? Takie, żeby... Zmontowane, no, w całości, no. Jasne. Wiedział też, że nie mógłby stawiać oporu na tarciu z tym wojskiem zaimprowizowanym, w dodatku licho uzbrojonym. Nie, no, dykcyjnie w ogóle bardzo dobrze jest przeczytane, nie? Jakoś tak naturalnie pomyślałem sobie o czytaniu książek i o czytaniu książek historycznych. Jakby historia zawsze była częścią mojego życia. Moi rodzice są archeologami, ja się wychowałem w domu pełnym książek historycznych i dla mnie czytanie książek historycznych zawsze było na tym samym poziomie, co czytanie literatury pięknej. I zdecydowaliśmy, że będziemy ubiegać się o dotację na pomysł przeczytania książek historycznych, które są w wolnym obiegu, czyli książek historycznych, które zostały wydane na początku XX wieku albo nawet pod koniec XIX wieku, czyli są to historycy, historiografowie, tacy klasyczni, którzy dawno temu pisali o historii jeszcze dawniejszej. Już chwilę! Mamy mimumu, mamy mimumu, mamy mimumu, mamy mimumu. Mówię, jest dobrze. Dobra, jedźmy z tym. A wreszcie, co najgorsza, z czym ludzie pójdą do walki? Śmieszne. Z kijami, kosami, w dobrym wypadku z marną dubeltówką na karabiny i armaty. W ostatnim raporcie Lewandowski wymieniał nawet liczbę tej najlepszej broni, strzelb myśliwskich. Całych 300. No i pierwsza pozycja to jest książka autorstwa Józefa Piłsudskiego. Jego logika rozumowania jest po prostu tak diabelnie klarowna i to jest tak po prostu, że masz takie, o kurczę, nigdy nie patrzyłem na wojnę czy na bitwę w ogóle z takiego punktu widzenia. To jest bardzo, naprawdę bardzo ciekawe, ja się wkręciłem. No tak, otóż Józef Piłsudski napisał pracę, książkę historyczną, która została wydana w 1913 roku w cyklu Boje Polskie pod tytułem 22 stycznia 1863 i opowiada o początku, o wybuchu powstania styczniowego. Może już dzisiaj, albo w jednej z tych setek godzin dzielących nas od boju, wróg położy swą rękę na wszystko, albo na dużą część, zostawiwszy w boju dziesiątki zamiast setek sztuk broni palnej. Może przez ten czas wyaresztują wybitniejszych spiskowych i reszta, zostawszy bez głowy, wcale do apelu nie stanie. Wszystko w tym przedsięwzięciu takie niepewne, takie chwiejne, mruknął z rozpaczą. Takie niepodobne do tego, czego sam uczył. Czy to wojna nawet? Rzeź niewiniątek, klęska pewna. I to jest bardzo, bardzo interesujące, jakby analiza przygotowania do powstania
oczami dowódcy. Ja w ogóle czegoś takiego wcześniej nigdy nie czytałem. Nie spotkałem się z czymś takim. To jest bardzo interesujące. Po prostu logika wywodu Piłsudskiego jest naprawdę no, piorunująca. On się dosyć mocno rozprawia no, ze słabym przygotowaniem i ze słabym poziomem dowodzenia w początkach powstania styczniowego. Na lasy kalpinowskie. Fajne jest to akcentowanie, bardzo fajne. Na lasy kalpinowskie. O, i ja na przykład nie mogę pozostawić, bo jest... Angielskim obławą na lasy kalpinowskie. Okej. Czuję, kum. Znowu czarna rozpacz osiadła mu w duszy. Dręczyły go wyrzuty sumienia. Przecież sam dawał rozkazy do powstania, przecież sam wysyłał na śmierć te setki i tysiące ludzi. A za tydzień po niechybnie nieudanej operacji, jakimż oczyma będzie spotykał pytania i wyrzuty? Nie, lepiej śmierć. Śmierć razem z nimi. Raczej śmierć niż ta odpowiedzialność i stąpanie po chwiejnym, niepewnym gruncie. W cyklu Klasycy historiografii poza pracą Józefa Piłsudskiego będą jeszcze cztery książki. Wacław Tokarz, Insurekcja Warszawska 17 i 18 kwietnia. Dwie pozycje Władysława Łozińskiego. Prawem i lewem obyczaje na Czerwonej Rusi w XVII wieku oraz życie polskie w dawnych wiekach. A na deser Marysieńka Sobieska, Tadeusz Żeleński. Boy, czyli absolutna klasyka. Czytać będzie Agnieszka Więdłocha, Magda Górska i ja. Mam nadzieję, dużo dobrej literatury historycznej w dobrym wykonaniu. Serdecznie zapraszam. Audiobooki dostępne bezpłatnie na stronie Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich tych, którzy nas oglądają. Dziękujemy bardzo panie dyrektorze za ten wstęp i za to, że w tak wspaniały sposób opisał pan pozycje, które wybraliśmy do czytania. Ja sobie pozwolę... A ja dziękuję za inicjatywę. Ja sobie właśnie pozwolę opowiedzieć trochę o początkach tej inicjatywy, skąd się to u nas wzięło. Przepraszam, jeszcze jedno rzecz. Brakuje nam jeszcze jednego ważnego nazwiska, które powinno tu paść, to znaczy Wojciech Kalwar. Tak, właśnie do niego będę zmierzał. Właśnie do Wojtka, do pana Wojtka będę zmierzał. Otóż było tak, że rzeczywiście ten program Kultura w sieci stał się dla nas inspirujący. Myśmy zaczęli poszukiwać, jak tę kulturę do internetu przenieść. Gdzieś audiobooki stały się dla mnie taką, od razu się pomyślałem o audiobookach. Natomiast jak zaczęliśmy szukać literatury pięknej, to okazało się, że właściwie cała literatura piękna, na przykład klasyczna polska, jest już przeczytana. I to mi dało do myślenia, że okej, w takim razie rzeczywiście audiobook, skoro ma to taką popularność, to rzeczywiście audiobook jako taka forma czytania czy słuchania książki jest ciekawa, bo ten walor dodatkowy, czyli interpretacja aktorska, jakby dużo dodaje i ludzie tego rzeczywiście chcą, szukają i chcą słuchać. No i wtedy pomyślałem o książkach historycznych i napisałem maila do pana dyrektora. Pan dyrektor bardzo miło odpowiedział, że to jest bardzo ciekawy i interesujący pomysł, no tylko pytanie, jakie te książki? I wtedy, zdaje się, z tego co pamiętam, włączył się pan Wojciech Kalwat, który właśnie zasugerował klasyków, klasycznych historiografów. Ja pamiętam, że na początku byłem załamany, bo sobie pomyślałem, zaraz, nie, ale dlaczego? Dlaczego nie się... Powiem tak, Wojciech Kalwat jest szefem naszego działu projektów kulturalnych w Muzeum Historii Polski. Właśnie. Ja na początku zastanawiałem się, kurczę, w ogóle kto będzie chciał tego słuchać? To są książki wydane dawno, opowiadające o jeszcze dawniejszych czasach. Dlaczego nie zwrócić się do najnowszych pozycji, do najnowszych historyków, do najnowszych wydań? Ale kiedy te propozycje muzeum zaczęło nam wysyłać, kiedy pan Wojciech właśnie w porozumieniu z panem, panie dyrektorze, wysyłał na przykład
Piłsudskiego, na przykład tą pozycję, o której czytałem, no to się okazało, że to jest w ogóle świetnym językiem napisane, niezwykle wciągające. Ja nie wiem, czy są... Właściwie zapomniane, mało kto, kto o tym mówi i wie, że w ogóle Piłsudski popełnił taką książkę. A tu jest nagle wejście w psychologię po prostu dowódcy i jakby taki portret psychologiczny dla mnie jako dla aktora to było bardzo ciekawe. Na przykład taka... od razu ja widziałem przed oczami po prostu film, który można stworzyć na podstawie tej książki, zresztą podobnie jest z Insurekcją Warszawską. Rewolucja francuska na ulicach Warszawy. Ja powiem coś, co może nie jest pochlebne dla nas jako cechu historyków współczesnych, ale mam wrażenie, że ci klasycy polskiej historiografii pisali lepiej niż my piszemy dzisiaj. To znaczy dzisiaj przyjął się niestety w polskiej nauce taki styl ciężkiego pisania z przypisami. Przypisy są oczywiście konieczne, ale można czasami nawet książkę poważną, opartą na źródłach, napisać w sposób interesujący, zajmujący, ubarwiony anegdotą. I to potrafili nasi poprzednicy. Oczywiście my tutaj nie tylko historyków klasycznych wykorzystaliśmy. No Piłsudski nie był w sensie ścisłym historykiem, w sensie nie prowadził działalności ściśle naukowej, ale oczywiście napisał tę książkę akurat po studiach takich typowo nad materiałami źródłowymi, także to była rzeczywiście robota, którą normalnie wykonuje historyk. Także w tym sensie tutaj nie oszukujemy, to jest naprawdę praca prowadzona przez Piłsudskiego na źródłach. Ale Piłsudski był też po prostu wybitnym stylistą, autorem wielu wybitnych tekstów. No, ja myślę, że być może jeżeli uda nam się kontynuować ten projekt, można pomyśleć o nagraniu Bibuły, która jest tekstem takim trochę autobiograficznym i która jest też znakomitą opowieścią o przygodach Piłsudskiego i innych działaczy organizacji bojowej PPS. Tak, i tu się zgadzamy, że po prostu te książki, które Muzeum Historii Polski pomogło nam wybrać, są po prostu niezwykle, niezwykle ciekawe i niezwykle świetnie napisane. I to, co pan dyrektor tutaj mówi, rzeczywiście ten język tamtych historiografów jest niezwykle taki poetycki. To nie są tylko nudne książki historyczne, fakty, daty, tylko po prostu pięknie opisane historie. A poza tym też imponujące jest to, na przykład w przypadku Władysława Łozińskiego, który jest autorem książki, którą ja mam przyjemność czytać, jak w czasach bez dostępu do internetu i bez tak powszechnego dostępu do wiedzy można było skonstruować tak bogatą książkę z taką ilością faktów, szczegółów, opisów, wydarzeń, ale też opisów właśnie zachowań społecznych. To jest niezwykłe i wszyscy w studio, w którym nagrywałam ten audiobook, właśnie mówili, że to jest to niesamowite, jak ludzie kiedyś potrafili to robić. Mnie się też bardzo podoba taki krytycyzm w spojrzeniu na poprzednie czasy, że to nie jest opisywanie na kolanach tej historii, tylko taka krytyczna analiza, na przykład prawem i lewem, o której pan dyrektor mówił, mam wrażenie, że w dużej mierze jest tak naprawdę wytykaniem tych złych wad i tych złych cech Polaków, to warcholstwo, to, że prawo jest używane do tego, żeby osiągnąć własne cele, często niskie pobudki, znaczy jakby cele z niskich pobudek, tak. Że jest ta przemoc, jakby, że właśnie jest problem ze zbudowaniem tej tkanki społecznej. Oczywiście są wyjątki, które są wybitne osobowości, osobistości i wybitni ludzie, ale generalnie krytyczne spojrzenie bardzo mi się podobało, czy chociażby na przykład w Insurekcji Warszawskiej, tak? Kiedy fantastyczny opis tego, kiedy ludzie chwytają za broń, wychodzą na ulicę, podczas gdy król Poniatowski boi się otwartego wystąpienia przeciw Rosjanom, jest cały w interesach, tak samo w ogóle szlachta, czy ta wyższa wtedy część społeczeństwa, bogatsza, nie chce ryzykować tego narażenia się na kłopoty, na niewygody związane z wybuchem, z rewolucją, boi się tej rewolucji, boi się naruszyć starego porządku, a właśnie ludzie oddolnie wychodzą
na ulicę i zmieniają świat. I to jest ciekawe, że ci autorzy nie bali się tego krytycznego spojrzenia. To mi się też bardzo podobało. Ja myślę, że to jest takie doświadczenie spotkania z taką dobrą historiografią, to znaczy taką, która nie boi się trudnych tematów, która opisuje rzeczywistość tak, jak ona wyglądała, tak, jak ona się w każdym razie jawi tym historykom, która jest pisana z pasją. Nie taką pasją, bo tak jak patrzymy na przykład na Łozińskiego, on pisze, właściwie to są dwie książki, które opowiadają trochę o podobnych rzeczach, to znaczy Życie polskie w dawnych wiekach jest taką bardziej apologetyczną książką, pokazującą smak, barwę, kolor dawnego życia, a to Prawem i lewem rzeczywiście jest taką bardziej krytyką, no przynajmniej części tej szlachty, która nie potrafiła szanować tego, co posiadała, tego państwa, które były ważnym jednak czynnikiem, ważną potęgą europejską, bogatym i silnym niesłychanie krajem. I to myślę, że jest właśnie fajne. Znaczy zobaczenie rzeczywistości tak, jak ona jest, z takim mięsem, z tym, co jest trudne, ale z tym, co jest też piękne, z tym, co jest chwalebne, ale też tym, co jest właśnie niskie. I myślę, że wszystkie te książki w mniejszym czy większym stopniu właśnie odwołują się do tego. I to jest, ja myślę, że to jest też to, co może przyciągnąć słuchaczy do tych książek, że to nie jest ta historia szkolna, która często jest taka bardzo ugładzona, że wszystko jest wiadome, wszystko jest jasne, kto jest dobry, kto jest zły. A tutaj mamy spotkanie z prawdziwymi bohaterami i takimi, którzy są właśnie bohaterami bez żadnych właściwie zastrzeżeń, tak jak Łoziński opisuje na przykład Żółkiewskiego, tak czy jest. Inne wybitne postacie, ale też właśnie różne postacie, czasami jakieś bardzo, bardzo podejrzane, albo dwuznaczne, albo jest niekochana paleta fantastycznych sytuacji i postaci w każdej z tych książek. Tak, na przykład Diabeł Łańcucki, który jest właśnie w Prawem i lewym opisany. My jako aktorzy zawsze lubimy grać złe postaci. No i on tam właśnie duży cały rozdział poświęca właśnie takiej osobie, która po prostu była wcielonym diabłem i właściwie na tej Czerwonej Rusi prowadziła tyle wojen, że cała tamta część Polski trząsła się wtedy w posadach. No właśnie, a w podręcznikach nie ma. W podręcznikach tego nie ma, dokładnie. To są bardzo plastyczne opisy, takie wręcz filmowe, jak ja czytałam tę książkę, o czym wam zresztą opowiadałam, o tym opis pogrzebu szlacheckiego na przykład, o tym, jak bardzo teatralne to było wydarzenie. Nie miałam o tym pojęcia, bo tego nie ma w filmach. Tych szczegółów nie ma w żadnych obrazach filmowych. Tak, ale też w twojej... Tak, bo Madzia akurat trafiła na książkę, która opisuje takie szczególiki, takie smaczki, których nigdzie nie można... których ja wcześniej nigdy też nie trafiłam i Magda potrafiła zadzwonić, wczoraj dzwoni i mówi, Aga, słuchaj, wysłuchaj tego fragmentu, po prostu on jest niesamowity. I nagle okazuje bardzo się... Bardzo aktualny. Że, tak, że jest bardzo aktualny. I nagle o książkach historycznych i o tym, co było kiedyś, można teraz po prostu dyskutować i się tym fascynować, więc tak, dziękujemy ci, Antku, za ten pomysł z tymi książkami. Dziękuję za zaproszenie. Łoziński, to warto powiedzieć, był równocześnie... powieściopisarzem, nie tylko historykiem, ale równocześnie powieściopisarzem. Był również sekretarzem Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, czyli miał dostęp do ogromnych archiwaliów, ogromnej biblioteki, ogromnych zbiorów ossolińskich. W związku z tym on rzeczywiście bardzo, bardzo miał wielką wiedzę i bardzo dobry dostęp do materiałów źródłowych, no i przede wszystkim też talent literacki. Więc to wszystko skumulowane sprawia, że rzeczywiście te teksty Łozińskiego są niesłychanie barwne, atrakcyjne, pełne kolorów, pełne jakiegoś klimatu fajnego. Myślę, że możemy przejść do przeczytania fragmentów książek, żeby zachęcić Państwa do tego. Ja jeszcze powiem tak, zanim jeszcze przejdziemy do tego, że te materiały są dzisiaj już dostępne na stronie Muzeum Historii Polski, ale też rozmawiamy z innymi portalami i między innymi na Publio jest też możliwość ściągnięcia audiobooków. Więc zachęcam i do zaglądania na naszą stronę, ale również w tej chwili na Publio, a mam nadzieję, że również niedługo na inne serwisy internetowe, które umieszczają audiobooki.
Tak jest. A teraz pozwolimy sobie przeczytać fragmenty książek, żeby zachęcić Państwa do tego, żebyście ściągali, słuchali. W różnych formach można ściągać, można słuchać na YouTube, można słuchać, właśnie ściągnąć w formie MP3, czy odsłuchiwać dzięki tym platformom, o których pan dyrektor wspomniał. Więc zachęcamy serdecznie. Książki, co warto dodać, dzięki temu, że są sfinansowane z Narodowego Centrum Kultury, są dostępne za darmo i nieodpłatnie można ich słuchać. A teraz przejdziemy do czytania drugiego fragmentów. Wypadł mikro. Masz półtorej... Nie, już piszmy. Bogusław Radziwiłł w roku 1665 pisze do swojej narzeczonej: w każdą dalszą niż na sejmik drogę wybierano się tak, jak się dziś już nie wybieramy za dalekie morza. Ta książka jest o Polsce w dawnych wiekach, czyli o Polsce głównie pomiędzy XVI a XVIII wiekiem. Kolebka dla pana, kareta dla pani, garderoba, serwis podróżny. Cóż dopiero, kiedy się wybierał w drogę magnat. Jest takim bardzo epickim, szerokim, malowniczym i bardzo szczegółowym obrazem życia magnatów, szlachty w tych wiekach. Na drugi dzień wyruszała stajnia z końmi wozowymi i wierzchownymi, na trzeci dzień muzyka, na czwarty myślistwo, a piątego dnia ruszał dopiero sam jegomość z poważnym, a okrytym dworem. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania książki Polska w dawnych wiekach Władysława Łozińskiego, którą miałam przyjemność dla Państwa przeczytać. Audiobooki dostępne bezpłatnie na stronie Muzeum Historii Polski. Władysław Łoziński. Życie polskie w dawnych wiekach. Fragment. Mawiano, że Polska stała jednostkami. Rzec by raczej można, że stała rodziną. W społeczeństwie tak niedostatecznie obwarowanym instytucjami ładu i bezpieczeństwa publicznego, w kraju, o którym Rej, piszący w porze, co w oczach wszystkich późniejszych pokoleń uchodziła za złote czasy narodowego bytu, powiada z goryczą, że żadna banda, a snać i cygańska, nie jest w takiej niedbałości, a snać jest w lepszym opatrzeniu, niźli sławne, a zacne to państwo nasze. Przeważna część tych obowiązków, które spełniać winny państwo, władze, ustawy, spadała na rodzinę. Najsurowszy nawet sędzia przeszłości przyznać musi, że rodzina polska spełniała ten wielki obowiązek, że była najsilniejszym fundamentem obywatelskim i narodowym i że w najgorszych nawet czasach być nim nie przestała. Kiedy wszystko poszło w gruzy, na niej budowało się nowe życie. Przechowała w sobie wiernie wszystko, co było warunkiem i rękojmią odrodzenia. W przeszłości, która nas tu zajmuje, spełniała misję wyrównania, godziła sprzeczności publicznych i prywatnych interesów. Była bodźcem i hamulcem zarazem. Bodźcem swoją tradycją i ambicją, hamulcem swoją poczciwością i karnością. Można powiedzieć, że topniał w niej i miarkował się krnąbrny i porywczy temperament narodowy, poskramiał się wybujały i aż do niesforności niezawisły indywidualizm szlacheckiego charakteru. Etyczna siła rodziny długo była jedynym ratunkiem spraw publicznych. Rodzina była też najwyższą, a może nawet jedyną rozstrzygającą instancją opinii w społeczeństwie, którego klątwą była bezkarność i pobłażliwość publiczna. Bardziej niż na wyroku trybunalskim, bardziej niż na sejmikach i na sejmie, na zjazdach i na wyborach, gruntowało się zdanie o ludziach na opinii rodzinnej. Nawet banita i infamis długo mógł wyzywać bezbronne społeczeństwo i żartować z wyroków publicznych, ale próg poczciwego domu wytykał kres jego zuchwalstwu, a związek z szanowną rodziną stawał się dlań niemożliwym. Człowiek wątpliwego charakteru łatwiej mógł odgrywać rolę w publicznym życiu, aniżeli znaleźć poczesne miejsce u czyjegoś rodzinnego ogniska. Łatwiej mu było zostać urzędnikiem powiatowym, posłem lub deputatem na trybunał, aniżeli spowinowacić się z zacną rodziną, otrzymać rękę córki dobrego domu, ożenić w nim syna.
Wpływ i znaczenie rodziny były tym potężniejsze, im szerzej pojmowano jej granice, a nigdzie nie pojmowano ich tak szeroko jak w Polsce. Świadomość łączności rodzinnej sięgała w najdalsze filiacje. Rodzina stawała się wielką rzeszą, a wymowny to symbol jej moralnego obszaru, że już sama wspólność herbu stworzyła w języku szlacheckim nazwę ze znaczeniem powinowactwa, bo nazwę stryjców herbownych. Nigdzie może tylu, co w Polsce, nie było urodzonych genealogów, którzy z pamięci umieli wyliczyć wszystkie parentele i koligacje szlacheckich domów, sięgając w daleką przeszłość i w dalekie stopnie. Nigdzie też może nie starczyło tak mało do tytułu pokrewieństwa i powinowactwa. Krewny jak żerć w płocie, jak woda po kisielu, jak ścieżka po zagumniu. Żartowano sobie z tych wywodów, które dochodząc do przesady przybierały często cechy śmieszności, ale wypływały zawsze z szanowanego i szerokiego poczucia łączności rodzinnej. Jego baba i moja były to dwie babie, kochały się jednak mając w herbie grabie. Powiada Wacław Potocki o takim sąsiedzie genealogu. Gdyby jedyną i rozstrzygającą cechą obyczajowej kultury było stanowisko kobiety, to szlacheckiej Polsce należałby się może z tego tytułu prym między narodami. Stanowisko żony i matki było w całym znaczeniu tego słowa dostojne. Wpływ kobiety wielki, często nawet przemożny. Żona klejnot drogi, żona miły i wdzięczny, a tobie równy towarzysz. Żona ozdoba mężowi, żona głowy korona. Wszystkie te nazwy spotykane ustawicznie u naszych starych poetów i pisarzy, począwszy od Reja i Kochanowskiego, a skończywszy na najpóźniejszych, to nie były czcze tylko słowa, tak jak tyle innych w naszej nie zawsze szczerej literaturze. To była cała prawda. Stwierdzają to wszystkie inne, najmniej podejrzane źródła obyczajowej przeszłości. Akta sądowe, intercyzy, testamenty, listy poufne, nie mówiąc już o pamiętnikach. Jest to rys naprawdę charakterystyczny, że żonie dawano zazwyczaj nazwę przyjaciela. Nie tylko szlachta, ale i wielcy panowie, którzy łatwiej i wcześniej odbiegali od staropolskiego słownika i obyczaju, przyjacielem mianują żonę. Janusz Radziwiłł, prosząc króla Władysława IV o pomoc do ręki panny Potockiej, zaklina go, aby nie odmówił, bo tu nie o urząd, nie o wakancje idzie, ale o wiecznego przyjaciela. Jerzy Ossoliński, starając się o Daniłowiczównę, według słów własnych szuka przyjaciela jako najdroższy skarb i największe po łasce Boga błogosławieństwo. Franciszek Sapieha, koniuszy Wielki Litewski, w testamencie swoim z roku 1683 żegna najmilszego po Panu Bogu przyjaciela, małżonkę Annę z Lubomirskich. Książę Albrecht Radziwiłł, zrzekając się mimowoli ręki wojewodzianki sandomierskiej na rzecz swego synowca, powiada, że odstępuje mu od Boga naznaczonego przyjaciela. Wojewoda miński, Krzysztof Zawisza, mówi w swoim pamiętniku, że cokolwiek ma reputacji u świata i błogosławieństwa od Pana Boga, ma to z osobliwej łaski opatrzności, że dał mu przyjaciela Teresę Tyszkiewiczównę. Pod tą nazwą przyjaciela kryje się wyraz emancypacji kobiety w najpiękniejszym znaczeniu tego słowa. Widząc w żonie przyjaciela, dawano jej niejako niezawisłość od znikomych warunków upodobania, od młodości i piękności. Wymagano od niej nie tylko sentymentu, ale i męstwa, nie tylko serca, ale i rozumu i czynu. I rzeczywiście, kobiety często dorównywały mężczyznom energią czynu i męstwem, a w regule przewyższały ich ambicją. Frycz Modrzewski ubolewa nad tym, że niewiasty polskie zwykły się hardziej niż przystoi przeciwko mężom zachować. Nie szukając innego przykładu, cóż to za wspaniała w swoim rodzaju postać dziewczyny polskiej, ta w cichym Samborze wychowana wojewodzianka sandomierska, późniejsza caryca Maryna, która z przedziwną energią i niepokonaną niczym siłą ambicji stawi czoło najgroźniejszym przygodom swego awanturniczego losu, która ubrana w zbroję husarską wpada do koła rozwichrzonego polskiego żołnierstwa i postawą i mową siła towarzystwa na swoją stronę buntuje. A staroście uświeckiemu Sapiesze, kiedy ją chce zatrzymać w drodze do Kaługi, rzuca wyzywające słowa. Mam pół czwarta sta dońców. Gdyby mi do tego przyszło, dam ci bitwę.
Wpływ kobiet polskich przekraczał często granice świata domowego, w którym królowały. Sięgał w życie publiczne i jego najważniejsze nawet sprawy. Zapraszam serdecznie do wysłuchania całej książki Władysława Łozińskiego Życie polskie w dawnych wiekach, która jest dostępna bezpłatnie na stronie Muzeum Historii Polski. Dziękuję. Nagle usłyszał jakiś hałas za sobą. Obejrzał się i zobaczył, że to jego warta wychodzi z zamku, ciągnąc za sobą działa. Za chwilę później król w towarzystwie 5-6 osób wyszedł przed zamek w stronę kolumny Zygmunta. Insurekcja warszawska 17 i 18 kwietnia autorstwa Wacława Tokarza. To jest niesamowity, romantyczny obraz rewolucji francuskiej na ulicach Warszawy. Czy będziecie czekać z zimną krwią na to, aż triumfujący, ociekający krwią współbraci i waszych nieprzyjaciel zjawi się i tutaj, aby zabrać króla, was i wszystkich, co zdołali jeszcze ocaleć? Prawem i lewem, czyli obyczaje na Czerwonej Rusi w XVII wieku. Powrócili tedy znowu, rozbili drzwi zamknięte domostwa, wpadli do środka i z okrzykiem „A jeszcze żyje ten niecnota!” rzucili się na swoją ofiarę. Ksiądz, słuchający spowiedzi rannego, zastąpił im drogę, zasłaniając Stanisława własną piersią. Dostajemy dzięki temu fantastyczny obraz tego, jak Polska kiedyś wyglądała, ale ten obraz jest jakże barwny, jakże ciekawy. Ten wybór książek, pozycji, który dokonał Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski, jest fascynujący. Gorąco zapraszam do słuchania naszych historycznych audiobooków. Naprawdę nie spodziewacie się Państwo, jak historia może być ciekawa. Zapraszam serdecznie. Audiobooki dostępne bezpłatnie na stronie Muzeum Historii Polski. Fragment Józefa Piłsudskiego, 22 stycznia 1863. Dnia 17 stycznia w polskiej kwaterze głównej dawano ostatnie nieodwołalne rozkazy do boju. Rozkazy aż na 22 stycznia. Nieodwołalny rozkaz na całych 5 dni przed bojem. Już w tym jednym odczuć się daje ogromna osobliwość warunków wojny i boju. 100 kilkadziesiąt godzin ma dzielić rozkaz od wykonania i to w położeniu, w którym każda z tych setek godzin przynieść może zmiany zasadnicze, zmiany uniemożliwiające wypełnienie rozkazu, bo też osobliwą była ta główna kwatera. Nic w niej nie przypominało zwykłego obrazu wojennego miejsc, gdzie się ważą i rozstrzygają w ostatniej instancji losy bitew i wojen. Ani błyszczących mundurów, ani dźwięku ostróg, ani tententu koni adiutantów pędzących z rozkazami lub raportami. Żadnej wreszcie osłony siłą zbrojną, żadnej najkonieczniejszej bodaj warty strzegącej spokoju wodzów. Kwatera wyglądała jak najzwyczajniejsze mieszkanie prywatne najbardziej cywilnych ludzi. Jeżeli co różniło ją od mieszkania jakiegoś urzędnika lub kupca, to chyba nieokreślony niepokój, który wiał z twarzy i ruchów obecnych, to zarazem nieco przyciszony sposób obcowania, szepty zamiast głośnych rozmów, wsłuchiwanie się w odgłosy ulicy, jakby ciche, lecz niespokojne zmaganie się z otaczającym niebezpieczeństwem. Od czasu do czasu z kwatery wymykali się adiutanci kurierzy. Najczęściej były to, całkiem niewojenny obraz, kobiety, unoszące nieraz w najtajniejszych skrytkach damskiej garderoby rozkazy, pisane na cienkim świstku papieru. Od czasu do czasu błysnął mundur wojskowy, lecz o dziwo, mundur wrogiego wojska. Byli to oficerowie rosyjscy, należący do spisku. Dziwna wojna. Dziwna kwatera główna, której najważniejszym zadaniem zdawało się być utrzymanie tajemnicy i ukrywanie przed okiem otoczenia. Nie było tam nic z tej buty i pewności siebie, jaka daje oparcie się o gotową i posłuszną na każde skinienie siłę zbrojną, zdolną do nagięcia otoczenia odpowiednio do planów
i myśli wodza. Owszem, widoczną była chęć przystosowania się do otoczenia i rozpłynięcia się w nim. Bo też główna kwatera polska pracowała w sferze działania wroga. Ba, nawet oddalona była od głównej kwatery jego zaledwie o kilkaset kroków, o zwykły strzał karabinowy. Gdy jedna w każdej chwili mogła mieć na usługi tysiące tych karabinów, druga działać była w stanie tylko nie będąc dostrzeżoną, a nie mając nic dla swej osłony. W każdej chwili stawiała na kartę samo swe istnienie. Nic więc dziwnego, że twarze sztabu były niespokojne. Wódz ówczesnej Polski, Zygmunt Padlewski, nerwowo chodził po pokoju, wahał się, jechać do Puszczy Kampinowskiej, czy też zostać w Warszawie. Po raz dziesiąty wracał do obliczeń spisanych na skrawku papieru. Do Lewandowskiego na Podlasie rozkaz wysłany. Rozkaz trzymania się na szosie brzeskiej, przerwanie komunikacji z głębią Rosji, z Moskwą. Czy rozkaz doszedł? Kto zaręczy? Przemknęło mu przez głowę. Ma w rozporządzeniu swym 3-4 tysiące ludzi. Jakie tam rozporządzenie? Znowu wzrastała w głowie wątpliwość. Ludzie w chatach, po dworach, rozsypani, czy staną na wezwanie, by kłaść od tak zdrową głowę pod Ewangelię? Kto ich zmusi? A gdy musu nie ma, a ilu z tych niby liczonych da się policzyć już na placu boju? A wreszcie, co najgorsza, z czym ludzie pójdą do walki? Śmieszne, z kijami? Z kosami? W dobrym wypadku z marną dubeltówką? Na karabiny i armaty? W ostatnim raporcie Lewandowski wymieniał nawet liczbę tej najlepszej broni – strzelb myśliwskich. Było ich całych 300. To w najlepiej uzbrojonym województwie. A tych karabinów rosyjskich, nie licząc jazdy i artylerii, w województwie jest nie mniej niż 5000. Zresztą nawet ta marna broń, czy jest pewna? Może już dzisiaj albo w jednej z tych setek godzin dzielących nas od boju wróg położy swą rękę na wszystko albo na dużą jej część, zostawiwszy do boju dziesiątki zamiast setek sztuk broni palnej. Może przez ten czas wyaresztują wybitniejszych spiskowych i reszta, zostawszy bez głowy, wcale do apelu nie stanie. Wszystko w tym przedsięwzięciu takie niepewne, takie chwiejne, mruknął z rozpaczą, takie niepodobne do tego, czym sam uczył innych. Czy to nawet wojna? Rzeź niewiniątek, klęska pewna. Myślą przebiegał wszystkie województwa, cały kraj. Langiewicz w Sandomierskim, Kurowski w Krakowskim, Bończa w Płockim. Te same niepewne tysiące spiskowych, te same wątpliwości, gorsze, bo broni mniej jeszcze niż na Podlasiu. Zaledwie 300 sztuk broni palnej w całym kraju. Tyle, co w jednym województwie podlaskim. A cały Zachód, niezorganizowany wcale wojennie, pewnie się nie ruszy bez wodza i naczelników. To samo w Lubelskim. Czemuśmy o tym wcześniej nie pomyśleli? Myślał z goryczą. Odkładaliśmy zawsze na potem przygotowania ściśle wojenne. Baliśmy się, że dolejemy tym oliwy do ognia gorejącego już w duszach ludzkich. A teraz? Znowu czarna rozpacz osiadła mu w duszy. Dręczyły go wyrzuty sumienia. Przecież sam dawał rozkazy do powstania. Przecież sam wysłał na śmierć te setki i tysiące ludzi. A za tydzień po niechybnie nieudanej operacji jakimż oczyma będzie spotykał pytania i wyrzuty? Jakie da rozkazy, jakie polecenia 23 czy 24 stycznia, gdy do Warszawy zbiegną się zwiastuny klęski? Nie, lepiej śmierć. Śmierć razem z nimi. Raczej śmierć niż ta odpowiedzialność i stąpanie po chwiejnym, niepewnym gruncie. Przez chwilę przemknęło mu przez myśl, że jednak ktoś na miejscu zostać musi, że na kogoś przecież spadną wszystkie pytania i wątpliwości dni następujących po bitwie, dni ciężkich i trudnych, a tym trudniejszych im bitwa będzie mniej szczęśliwa. Lecz górą brała rozpacz, zwyciężało zniechęcenie. Więc jechać, pomyślał z westchnieniem ulgi. Koledzy z Komitetu Centralnego proponowali mu, aby objął dowództwo nad zebranymi już w lasach okolicznych spiskowymi, którzy uniknąwszy branki, koczowali teraz w Puszczy Kampinowskiej na lewym brzegu Wisły i w Serockiej na prawym w oczekiwaniu wodza i broni. Z tą gotową już decyzją przyjął najbliższego swego przyjaciela i kolegę z komitetu, młodego Stefana Bobrowskiego. Bobrowski przyszedł pożegnać się z wodzem i przyniósł mu dokumenty podróżne, mające go osłonić przed aresztowaniem podczas drogi. Spieszyć się trzeba, dodał.
Podjebnia mówi mi, że jutro rano wyrusza wyprawa dla wyłapania w lasach uciekinierów od Branki. Bądź dobrej myśli. Ludzie są ożywieni dobrym duchem, a gdy dostaną wodza tej miary co ty, dadzą sobie rady z wrogiem. A jedno zwycięstwo poruszy tysiące chłopów. Wtedy pewnikiem górą nasza. Trudno nam tu będzie dać sobie rady bez ciebie. Zostajemy przecież sami, nie wojskowi, ale jakoś to będzie. Zresztą po opanowaniu Płocka tam przeniesiemy rządy i ty go osłonisz, wodzu. Ty, lud wolny, poprowadzisz do boju. Mówił z zapałem i gorącą wiarą. Nie przekonał jednak przyjaciela. Lud prowadzić do boju? Twierdził ze zniechęceniem. Cóż temu ludowi damy do ręki? Kije? Marne kosy? Nie, mój drogi, z tym nie zwyciężymy. Nic nam nie pozostało, jak umrzeć z honorem i po to jadę. Jedna, druga bitwa krwią własną i wroga zlajemy obficie pole. Oto wszystko, co zrobić mogę. Co zrobić, obiecuję. Bobrowski pozostał przy swoim. Nieprawda, Zygmuncie, nieprawda. Niechybne położenie nasze ciężkie, ale nie wszystko stracone. Nie może być wszystko stracone, gdy z jednej strony do walki stanie człowiek wolny, o wolność walczący, a z drugiej niewolnik pędzony batem, a do wolności wzdychający skrycie. Zapominasz o naszych przyjaciołach w obozie wroga. Padlewskiemu twarz się nieco rozjaśniła. Przypomniał sobie zebranie spiskowych oficerów, wśród których sam były oficer czuł się pewniej niż gdzie indziej. Jako wódz powstania, jedyny fachowiec wojskowy pośród członków rządu rewolucyjnego liczył na wojskowe grupy rewolucyjne jako na niezawodną siłę, jako na wielki atut w polityce powstańczej. Główna, co prawda nadzieja powstania, spisek oficerski w Modlinie, fortecy i składzie broni rozwiała się niedawno przez aresztowania i translokacje podejrzanych, lecz pozostało jeszcze całe mnóstwo oficerów wciągniętych do spisku, szczególnie wśród artylerii, broni najgroźniejszej dla Polaków, chociażby dlatego, że sami jej nie posiadali i niełatwo mogli ją stworzyć. I teraz więc, gdy myślał o tych swoich sojusznikach, może przyszłych towarzyszach broni, uspokajał się powoli. Zresztą oddziaływało nań zawsze towarzystwo młodszego kolegi z Komitetu Bobrowskiego, rozkochanego w wodzu bez zastrzeżeń, a stanowiącego dlań oparcie moralne wobec siły charakteru i woli, którą się odznaczał. Śpiesz się, śpiesz, powtarzał Bobrowski. Nie poddawaj się rozpaczy. Nam cofać się nie wolno. Przedwcześnieśmy powstali do boju, ale lepiej tak niż nigdy. Wierz w potęgę moralną powstającego ludu. Jedź do obozu, odzyskasz siły i energię. Zamówiłem już konie dla ciebie. Za chwilę ruszysz w drogę. Czy masz jeszcze jakieś zlecenia? Żadnych, odpowiedział Zygmunt. Pamiętaj tylko o tym, że w fortecach Brześciu i Zamościu mamy przyjaciół oficerów. Lewandowskiego o tym zawiadomiłem i dałem mu odpowiednie wskazówki. Gdy do Lubelskiego wyznaczony będzie wojewoda, prześlij mu dane o Zamościu. Nie udaje się nam z Modlinem, może się udać z inną fortecą. To bardzo ważne. Do pokoju wpadł jak bomba młodzieniec w czamarce. Był to Rogiński. Przyjechał z Białej, gdzie go rano zastał rozkaz powstania. Nie wierzył swym oczom, wydawało mu się to niemożliwym. Pędził ekstra pocztą, by sprawdzić rozkaz u źródła. Co czynicie? Przecież nas rozbiją w puch. Nie mamy sił ani oręża. Czyż nie wykładałeś nam w szkole, Zygmuncie, że tylko żołnierz z dobrą bronią zwycięża? Stało się, odpowiedział spokojny już Padlewski. Śpiesz z powrotem. Jeśli Bóg da, zwyciężymy. Niepodobna zresztą, by Europa dała nam zginąć. Bywaj zdrów. Być może, że ostatni raz już się widzimy, lecz pamiętaj, cośmy przysięgali, iż się nie cofniemy. Ja jadę natychmiast. Przykrą mu była ta rozmowa. Z goryczą myślał, że jeszcze przed paru tygodniami ten sam Rogiński wspólnie z drugimi spiskowymi oskarżał go i jego kolegów z komitetu o brak energii, o rozmyślne odwlekanie powstania, niedołęstwo, ledwie nie zdradę. I wówczas te same argumenty przeciw natychmiastowemu wybuchowi padały z jego ust, by się odbić o rozgorączkowane, nierozważające głowy jak groch o ścianę. Teraz, gdy fakt był dokonanym, gdy się stało podług myśli najgorętszych, własne jego argumenty wracały, ale już jako zarzut przeciw niemu. Tłum jest zawsze niesprawiedliwym i zna tylko dzisiaj. Dzień wczorajszy dla niego nie istnieje, myślał. Zapraszam do wysłuchania całej książki autorstwa Józefa Piłsudskiego, dostępnej na stronie Muzeum Historii Polski.
a gruchnęła tu wiadomość, że Marysieńka jest chora. Nie było kościoła, szpitala, więzienia, gdzie by się przez te 2 tygodnie nie modlono. Za zdrowie Marysieńki. W ramach projektu Klasycy historiografii czytam Marysieńkę Sobieską autorstwa Tadeusza Żeleńskiego-Boja. Aż wreszcie przyszła wiadomość, że Marysieńka zdrowa. I wszystko jak ręką odjął. Wstał Sobieski i był zdrów. Owo kończy Sobieski, jest to taka i tak dziwna historia, o której wieki pisać będą mogły. Jan Sobieski był również niezwykłym pisarzem. Jego listy kierowane do Marysieńki są niezwykle nowoczesne, są bardzo subtelne, są pełne aforyzmów, pełne miłości. Serdecznie zapraszam do wysłuchania Marysieńki Sobieskiej, autorstwa Tadeusza Żeleńskiego-Boja. W moim wykonaniu będzie Wam się tego dobrze słuchało. Audiobooki dostępne bezpłatnie na stronie Muzeum Historii Polski. Tadeusz Żeleński-Boj. Marysieńka Sobieska. Kiedy szanowna firma księgarska, podejmując cykl biografii historycznych, zaproponowała mi napisanie Marysieńki Sobieskiej, myśl wydała mi się kusząca. Cóż za bogactwo materiału. Miłość Sobieskiego do pięknej Francuzki. Jakaż to ciekawa powieść psychologiczna, podszyta romansem rycerskim, intrygą polityczną w wielkim stylu. Co za kontrasty. Królewski płaszcz z gronostajów, rzucony na zmiętoszone łóżko w Pielaskowicach czy w Jaworowie. Piast ożeniony z Celimeną. Pierwsza wielka ofensywa wpływów francuskich na Polskę, no i odsiecz austriackiego Wiednia, jako finał tej 20-letniej propagandy, skutecznej jak wszystkie propagandy. Splot zagadnień jakże bogatych, pasjonujących, skomplikowanych i ten uroczy barok, w jakim się kształtuje ów heroiczny poemat. Już objawił mi się wąsal Sobieski jako pyzaty barokowy aniołek, to dmący w surmę zwycięstwa, to stulający buzię do pocałunku. Ale równocześnie obległy mnie wahania. Znów być wymyślanym? I głupio wymyślanym? Tak bardzo nieprzyjazne jest u nas nastawienie ogółu do kogoś, kto szuka ludzkiej prawdy pod oficjalnym banałem. Tak mi się już przejadło czytać bzdury o pomniejszaniu wielkości i o życiu ułatwionym. A jeżeli kiedy, to tutaj grozi niebezpieczeństwo, bo czyż Marysieńka nie wydaje się wcieloną małością Sobieskiego? Personifikacją mniej chlubnych stron jego historii? Czyż go ta francuska wciąż nie ściąga z pomnika za połę kontusza na ziemię? Ale gdyby się w tym rozpatrzeć, okaże się, iż wielkość z małością spojone są tu tak ściśle, że odgrodzić ich niepodobna, tak jak nie zdołali rozdzielić Sobieskiego z Marysieńką ci, co chcieli nie dopuścić jej do koronacji. Zatem, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Sam Sobieski daje nam wskazówkę w tej mierze. Weźmy do rąk jego nieoszacowane listy do Marysieńki i zajrzyjmy pod rok 1667. Jesteśmy we Lwowie w miesiącu wrześniu, w dobie rodzącej się wielkości hetmana, w najwspanialszym może momencie jego życia, tuż przed śmiertelnymi dniami, gdy Sobieski zamknie się w ryzykownym manewrem w Podhajcach, aby ściągnąć na siebie przeważające siły nieprzyjaciela i pobić go na głowę. Ma wszystkiego 7 tysięcy wojska, a ciągnie na niego, tak donosi do Paryża Marysieńce, 100 tysięcy Tatarów i 50 tysięcy Kozaków. I równocześnie opisuje jej przygodę, jaka mu się w tej chwili zdarzyła z jej powodu. Nie było od niej listów, a gruchnęła tu wiadomość, że Marysieńka jest chora. Co się z nim stało pod wpływem tej wiadomości i co się z nim działo przez 2 tygodnie, to wszystko miasto i cała Polska powie, bo nie masz tego dziecięcia, które by się nad nim nie użaliło. Sam zachorował z żalu i niepewności, także bliski był śmierci. Towarzysze broni nie odstępowali go ani na chwilę, nacierali go gorczycą, wciąż mu serdeczną wódkę u nosa trzymali. Nie było kościoła, szpitala, więzienia, gdzie by się przez te 2 tygodnie nie modlono za zdrowie Marysieńki. On sam kościoł ślubował ufundować, ślubował pościć o chlebie i wodzie w obozie. A patrząc na jego boleść, spowiednik, jego ksiądz Solski, płakał tylko nad sobą i powtarzał: czemu ja tak Boga kochać nie mogę? Aż wreszcie przyszła wiadomość,
że Marysieńka zdrowa. I wszystko jak ręką odjął. Wstał i był zdrów. Owo kończy Sobieski, jest to taka i tak dziwna historia, o której wieki pisać będą mogły. Zauważmy, jest to bodajże pierwsza okoliczność, że Sobieski uczuł się postacią historyczną. Uczuł, że wieki będą mogły pisać o jego przygodzie. I może miał rację. Bitew było w świecie bez liku, większych i mniejszych. Ale taki list jak ów ze Lwowa 10 septembra roku 1667 był i będzie tylko jeden. Czytałem gdzieś aforyzm, który mnie zafrapował. Mianowicie, że gdzie się biją dwie strony, tam jedna bywa zazwyczaj pobita, z czego niekoniecznie wynika, aby ów wódz przeciwnej strony był geniuszem. I Sobieski ma zapewne świadomość, że takich potyczek jak te, które dotąd staczał, były w historii tysiące. Ale ma zarazem przeczucie, że taką przygodę miłosną, jak jego, niełatwo znalazłoby się w dziejach i że wieki o niej będą mogły pisać, jak o tej Kleopatrze, która była jego ulubionym romansem. Bo i na tronie Marysieńka pozostała mała. Ale czy powtarzając ten powszechny wyrok, nie popełniamy błędu optycznego? Wielkość kobiety inne ma kryteria. Przykuć do siebie wspaniałego człowieka, najlepszego w kraju. Urzec go tak, że może go zostawić samego na rok i dłużej, bez obawy przelotnej nawet rywalki. I grać z nim bez miary, panować nad nim na wszelkie sposoby, zachować dlań przez lat 30 urok fizyczny i duchowy, dzielić wszystkie jego myśli, plany i zamiary, podsadzić go na tron i usiąść mu tam na kolanach, i to wszystko będąc prawie bez ustanku w ciąży, rodząc kilkanaścioro dzieci żywych i umarłych. Czy to nie jest swego rodzaju wielkość? Niech odpowiedzą kobiety. I zawracać obłudnie hetmanowi głowę w czasie klęski pod Mątwami, że ją zdradza, a królowi w czasie odsieczy Wiednia, że rzadko pisze. Podczas gdy korpulentny zwycięzca, który już po krześle na koń wsiadał, pisał, nie otarł już nawet potu z czoła, wprost z pola bitwy pod Wiedniem na bębnie sążniste epistoły, nigdy nie zapominając ucałować milion razy wszystkich śliczności i wdzięczności najukochańszego ciałeczka. Tak więc mogłoby się okazać nawet i to, że wielkość Marysieńki nie lęka się na swój sposób rywalizacji z wielkością jej małżonka i może mniej się obawia ofensywy nowoczesnych historyków. Bo przecież nie o Sobieskim mam pisać, ale o niej i nie rozdział historii polskiej mam tu kreślić, ale po prostu historię jej samej. A jeżeli spełniając wedle możliwości moich to zadanie, siłą rzeczy będę musiał potrącić o czyny Sobieskiego i przypomnieć dawny kawał dziejów Polski, będzie to raczej podszewka tych czynów i dziejów, skrojona ze spódniczki owej kobiety, bardzo pospolitej i niepospolitej zarazem, zabłąkanej na naszą ziemię cudzoziemki, którą bohater nasz spolszczył na wieki, chrzcząc ją perwersyjnym imieniem Marysieńki. Zachęcam Państwa do wysłuchania wszystkich audiobooków na stronie Muzeum Historii Polski, ale przede wszystkim do wysłuchania Marysieńki Sobieskiej Tadeusza Bojarzyńskiego. Jest to niezwykła książka. Mam nadzieję, że będzie Wam się tego dobrze słuchało. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Dziękuję, Magdo, za to, że zdecydowałyście się wziąć w tym projekcie udział. Jak słyszeliście Państwo fragmenty tych książek, ta literatura naprawdę nie jest prosta i niełatwo się to czytało. Więc tym bardziej dziękuję, że podjęłyście się takiego wyzwania. Dziękuję bardzo realizatorom również, którzy naprawdę też dużo się namęczyli. To ciekawe jest, że realizacja takiego audiobooka naprawdę zajmuje więcej czasu niż realizacja
współczesnej literatury pięknej. Naprawdę było z tym trochę zachodu. Z tego momentu, z tego powodu Marysieńka Sobieska jest już za chwilę dostępna pierwsza część, ale jutro druga część będzie też dostępna na stronie Muzeum Historii Polski, ale dosłownie na ostatni moment to montujemy, bo naprawdę zajęło to dużo czasu, więc dziękuję bardzo realizatorom, studiu, które się zaangażowało w ten projekt. I bardzo dziękuję Muzeum Historii Polski, panu, panie dyrektorze, za to, że tak odpowiedział pan miło na mój pomysł, na naszą inicjatywę. Panu Wojtkowi Kalwatowi, który też zaopiekował się całym projektem, ale też całemu zespołowi Muzeum Historii Polski, który pomógł w realizacji tego projektu i pomaga w promocji. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A na koniec chciałem podziękować oczywiście Narodowemu Centrum Kultury za pomysł tego projektu Kultura w sieci i za dofinansowanie, które dostaliśmy na ten projekt. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. O, chyba nie słyszymy pana dyrektora. Nie słyszymy pana dyrektora. Panie dyrektorze, nie słyszymy. Nie słyszymy pana dyrektora. What? Ale zaraz... Nie słychać. No to tak, pan dyrektor serdecznie nam dziękuję. Mówi, że świetnie czytaliśmy, że audiobooki są fantastyczne. Tak? I że koniecznie wchodźcie na stronę Muzeum Historii Polski. Coś jeszcze, panie dyrektorze? A, dyrektor nam życzy bardzo miłego dnia. Dobrze, dziękujemy bardzo wszystkim, którzy byli z nami tutaj podczas tego spotkania online. Jak widzicie, mamy nadzieję, że że szybko wrócimy do normalnej rzeczywistości, bo ta rzeczywistość online płata figle i nie zawsze jest doskonała, ale póki co na te długie jesienne wieczory i na czas taki, który trzeba spędzać w domu, serdecznie jeszcze raz polecamy nasze audiobooki dostępne na stronie Muzeum Historii Polski. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i zapraszam.